Widzieliście, jak działa radiostacja, i ja naprawdę jestem zachwycony tym, co ten telefon w kwestii łączności stricte typowo radiowej potrafi. A radiostacjami i krótkofalówkami zajmuję się od 12 roku życia, więc naprawdę wiele w życiu widziałem, wiele w życiu słyszałem. Przejdźmy sobie teraz do pancerności tego telefonu. Wszystkie możliwe otwory, takie, które powinny być zaślepione, są zaślepione uszczelkami. Te uszczelki są naprawdę fantastyczne, bo są podwójne. Także nawet jeżeli tutaj gdzieś po rancie dostanie się woda, czy dostanie się wilgoć, to jeszcze jest druga uszczelka wewnętrzna, która tej wilgoci nie przepuści. I to jest tak tutaj ze wszystkimi tymi złączami. Niektóre jest nawet ciężko otworzyć tak, żeby trzeba się trochę namęczyć, żeby to się otwarło, więc nie ma takiej możliwości, żeby tutaj otwarło nam się to samo. Szczególnie w przypadku slotu tej anteny. I tu mamy slot anteny z typowym złączem SMA. Także można tutaj podkręcić również antenę zewnętrzną, z antenę stacjonarną, i wtedy zasięgi robią się dużo, dużo większe. Tu mamy jeszcze to złącze ładowarki. Ono też jest, jak widzicie, podwójne. I tutaj ja go testuję, ja ten telefon testuję około miesiąca, więc tutaj już widać, powiedzmy, ślady wilgoci na tej pierwszej uszczelce, ale na tej drugiej już nie. Więc on nie przepuści tego dalej. Skąd ta pewność od samego początku? Ten telefon ma certyfikaty i pozwólcie, że tu sobie zerknę do mojego artykułu, bo ja tak z głowy nie pamiętam. Te cztery dychy już robią swoją na karku, nie? IP68, IP69 i certyfikat militarny. Pewnie wielu z Was kojarzy takie pancerne laptopy Panasonica, które wykorzystuje wojsko przy wykonywaniu swoich zadań. I to jest ten sam certyfikat, który ma ten Panasonic. To znaczy, że można go rzucić pod Hammera i przejechać i nic mu nie będzie. Można go topić, można go rzucać i jemu też nic nie będzie. Te wszystkie certyfikaty, certyfikat militarny przede wszystkim, który jest złożony z 24 różnych bardzo określonych testów, bardzo wyżyłowanych testów. To wszystko sprawia, że właściwie można być pewny, że z tym telefonem się nic nie stanie. Android Oreo, naprawdę świetna sprawa. Tutaj zabezpieczenie programowe, które jest, to zaskakuje nawet mnie, bo żadnego telefonu z Oreo wcześniej nie miałem. On rozpoznaje twarz i się rozblokowuje. On wie, że przychodzę do domu na podstawie GPS-a i wtedy też się całkowicie rozblokowuje. Mogę go rozblokowywać głosem, mogę go rozblokowywać tutaj umieszczonym na tyle czytnikiem linii papilarnych i on mi się o, rozblokował. Mogę sobie rozblokowywać go specjalnie przypisywanym przyciskiem, jednym z tych. Jeden to jest PTT od radiostacji, tak jeszcze na marginesie. Więc tych możliwości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Telefon jest bardzo mocno konfigurowalny. Pod ten jeden przycisk możemy sobie tutaj podpisać dowolną funkcję, jaką tylko nam się żywnie zażyczy. Co jest bardzo istotne, to w tym telefonie i w tym oprogramowaniu systemowym jest taka funkcja, która czyści pamięć. Zapewne wielokrotnie spotkaliście się, jeśli używacie smartfonów, a większość ludzi już dzisiaj używa, z taką sytuacją, że macie w tle poodpalane ileś tych aplikacji, i one zżerają wam pamięć, i w efekcie telefon po pierwsze szybciej się rozładowuje, po drugie dużo wolniej działa. Tutaj taka sytuacja nie ma miejsca. W momencie, kiedy telefon się zablokuje, te wszystkie aplikacje z tła zostaną wyczyszczone, chyba że każecie aplikacji działać w tle. Wtedy ona zostanie i będzie działać. Ale normalnie nie ma. Trzeba się do tego trochę przyzwyczaić, trzeba to odpowiednio skonfigurować, bo na początku to się tam na przykład Facebook wyłączy, Messenger wyłączy, potem nie dostajecie wiadomości, różne takie cudawianki, ale generalnie jak już sobie człowiek to skonfiguruje, to jest taki gadżet. Nie grzeje się, wiecie, dużo uruchomionych różnych głowic, tam internety, cudawianki, Wi-Fi. To wszystko powoduje, że telefon by się tutaj, niektóre telefony się tutaj przy głowicach bardzo ładnie grzeją, że w kieszeni czuć, nie? Ten się nie grzeje. On się grzeje tylko i wyłącznie w jednym przypadku. Podłączony do ładowarki, która ma dobrze ponad 2 ampery. Nie, przepraszam, ona ma 2 ampery, ale nie ma 5 V jak każda inna ładowarka. Ta ma 12. Dobra, powiedziałem Wam o tych takich najfajniejszych funkcjach software'owych, które tutaj znalazłem. A, no właśnie, najważniejsze rzeczy w warsztacie. Słuchajcie, on ma cały zestaw różnych takich narzędzi do, jak poziomica. O, toolbag się to nazywa. I tutaj mamy kompas, mamy poziomicę.
No i jakiś mierniki dźwięku, lupę, jakieś narzędzie do wieszania obrazków. Wszystkich nie sprawdziłem, przyznaję się bez bicia, ale poziomice tak. I muszę wam powiedzieć, że nie ma problemu. Poziomica cyfrowa, którą często używam, o, ta tutaj, potwierdziła, że to urządzenie jest dokładne. W telefonach zazwyczaj takie tam poziomice to jest. To się nie powinno tego w ogóle instalować w tych telefonach, bo to warte jest. No dobra, nic nie warte jest. A tutaj to naprawdę działa. I no zresztą odpalimy, bo to jest poziomica, która działa w ten sposób. Tak jak na niwelatorze macie oczko, to jak ustawiacie, to on pokazuje w każdą stronę ten przechył. Ja to, co teraz robię z telefonem, postaram się jeszcze nagrać za chwileczkę z góry, tak żebyście widzieli też, jak to się tutaj zachowuje i jak pokazuje. W każdym razie zaskoczyło mnie to urządzenie, bo w porównaniu z tym działa praktycznie tak samo. No kompas i lupa to są też takie rzeczy, których ja na co dzień używam, nie? I to mi są po prostu potrzebne. Kompas do wyznaczenia azymutów antenowych, chociażby zgrubnie, bo oczywiście do takiego ustawiania anten sektorowych to ja używam dobrych urządzeń Röhde & Schwarz, cholernie drogich. Ale takie wstępne ustawienie, zanim ustawiamy anteny na konkretne azymuty, już pod dokumentację techniczną i wymagania klienta, operatora telekomunikacyjnego, to bez problemu. Ustawiam myk i potem może tam z pół stopnia będę musiał poprawić. A to w zupełności wystarczy. Także tych dodatkowych czujników ten telefon tutaj wewnątrz posiada też kilka. I tu znowu odsyłam Was do artykułu, bo nie chcę, żeby ten film miał 2 godziny. Pogadajmy o wadach tego telefonu. Bo jak każde urządzenie, on też je ma. Dla niektórych największą wadą będzie waga. Dla innych rozmiary. To jest jednak telefon, który to musi facet trzymać w ręce, tak? Kobiecie będzie ciężko takiego pancerniaka trzymać w ręce, bo to już dla niej bardziej tablet niż telefon. Ja wykryłem jeszcze jedną wadę, o której muszę wam powiedzieć, bo jej nie widać. Telefon ustawiony na maksymalną głośność z powodu tego, jak zbudowany jest sam w sobie, przenosi trochę dźwięk z głośnika do mikrofonu. Ja sobie będę z tym walczył już moimi sposobami. Jeśli mi się to uda zwalczyć, to dam wam znać. Ale to nie jest tak, że to przekreśla ten telefon. Nie, nie. Wystarczy zmniejszyć głośność dosłownie o 2 kreski z całego zakresu. I ten efekt znika, a wy nadal słyszycie bardzo dobrze. Ja mam trochę niedosłuch na prawe ucho, co wyszło przy badaniach lotniczych niedawno. I mi to nie przeszkadza. Na prawym uchu, na którym mam ten niedosłuch. Słyszę dobrze, słyszę głośno, słyszę wyraźnie. Natomiast jeżeli korespondent powie wam po drugiej stronie, że słyszy sam siebie, to no to trzeba niestety tutaj troszeczkę tą głośność zmniejszyć, bo to się przenosi po obudowie. I to jest największy mankament tego telefonu, jaki znalazłem. Nie omieszkałem wam również o tym powiedzieć. Będę z tym walczył, bo to jest najprawdopodobniej po upgrade'cie softu. Bo zrobiłem mu upgrade, jak przyszedł do mnie, to pierwsze tam krzyczał upgrade'y cudawianki. I po upgrade'cie softu to się zaczęło. Więc sądzę, że przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest błąd samej konstrukcji, tylko zbyt czuły mikrofon umieszczony tutaj, a właściwie jego czułość ustawiona w Androidzie Oreo. On ma coś takiego jak menu serwisowe, ale muszę trochę usiąść i zobaczyć, jak ten mikrofon trochę odczulić, bo też jest tak, że on z bardzo dużej odległości zbierało to, żeśmy sprawdzili. On potrafi z 10 metrów bez problemu zbierać dźwięk kroków na trawie. A to jest nie byle co. Rzeczy nieoczywiste, których tu nie widać, a które dostajecie w komplecie. O słuchawkach powiedziałem, że ich nie dostajecie. Aby się przydały, bo ta antena do radia FM to jednak by była fajna rzecz. Ale dostajecie dwa złącza. Pierwsze to jest to złącze słuchawkowe, a drugie to jest interface on the go, OTG tak zwane, gdzie można podłączyć sobie fleszkę
i mieć dodatkowe miejsce na pamięć, na zdjęcia, na różne takie rzeczy. Choć mój model jest bardzo bogato wyposażony, bo to jest ta droższa wersja. Wersje są dwie. Jest tańsza i droższa. Po podłączeniu tego interfejsu tutaj pokazuje mi się dysk USB. Wchodzę sobie w przeglądanie i mam tutaj dostęp do wszystkiego, co na tej fleszce się znajduje. Tak bym to podłączył do normalnego komputera i to jest zdecydowana zaleta tego kompletu. Nie sposób nie powiedzieć o tym, co napędza tego smartfona. Tutaj jest bardzo potężny 8-rdzeniowy procesor, 6 GB pamięci operacyjnej, to jest ta lepsza wersja, i 64 pamięci takiej do użycia na nasze potrzeby. Więc to w zupełności do takiego normalnego użytkowania wystarcza. Możemy tutaj zainstalować dwie karty SIM lub jedną kartę SIM i kartę rozszerzenia pamięci. I tu różnie podają, nawet na stronie producenta, od 128 do 256. Ja miałem tylko 128 i taką mi obsłużył bez problemu, więc to na pewno. Jak coś ma takie potężne parametry, to trudno sobie na tym nie pograć, nie? A ponieważ wam wspominałem, że ja się bawię trochę w ASG, a że jestem ekipowym snajperem i to jest moja etatowa replika, no to trudno sobie nie było pograć w jakiś Sniper Elite albo coś takiego. Bez problemu, żadnych lagów, żadnych zwolnień, animacje lotu kuli do celu. No grałem w to chyba ze 3 dni, tak namiętnie bardzo. Potem już nie bardzo był czas, bo to strasznie wciąga, wiecie, z grami to jest tak, że jak człowiek raz wpadnie, to potem nie może wyjść. Także nie zauważyłem żadnych problemów przy naprawdę takich wymagających grach. O jakichś tam strategiach, które też gram, typu pochodnych settlersów, różnych takich, to nie wspominam w ogóle, bo to ten telefon obsługuje bez najmniejszego problemu jak zwykły PC, nie? Także w tej materii też nie można mieć do niego właściwie żadnych zastrzeżeń. Słuchajcie, jeżeli się będziecie chcieli zaopatrzyć w ten telefon lub jego tańszą wersję, tą z 4 GB RAM-u, to linki możecie znaleźć w kilku miejscach. Po pierwsze, znajdziecie je pod artykułem, który napisałem kilka tygodni temu, o którym wam mówiłem, do którego was odsyłam. Po więcej szczegółowych danych technicznych, bo tam jest naprawdę wszystko bardzo szczegółowo opisane. Odnośnie pasm radiowych, które obsługuje, odnośnie standardów GSM, UMTS, LTE, tego wszystkiego, takich no już typowo dogłębnych informacji, którymi tutaj nie chciałem was zanudzać. Możecie sobie go również zamówić z linków, które najprawdopodobniej znajdziecie pod filmem. Dlaczego mówię najprawdopodobniej? Bo Banggood z okazji swoich 13 urodzin zrobił specjalną promocję na te telefony. I one powinny być już u mnie na skrzynce pocztowej i te linki, które umieszczę, powinny obniżać tą cenę do jeszcze lepszego poziomu niż w artykule. Jeżeli myśleliście o nowym, odpornym na wszystko telefonie, to myślę, że to jest chyba jeden z najlepszych wyborów. Ja w tym artykule, do którego was odsyłam, również opisałem konkurentów, trochę tańszych albo zbliżonych cenowo, ale opisałem, jakie są różnice. Więc poza tym filmem, jeśli was to zainteresuje, naprawdę zerknijcie tam. Telefon jest również wyposażony we wszystkie możliwe gadżety takiej łączności codziennej, czyli ma złącze Bluetooth, ma Wi-Fi, też kilku standardowe i tu znowu w artykule macie dokładnie co, jak i dlaczego. To wszystko się bardzo łatwo daje sterować, jak to w każdym smartfonie. Mamy tutaj takie menu, szybko dostępowe, gdzie te wszystkie rzeczy są dostępne, gdzie tymi wszystkimi rzeczami możemy sterować. Dlatego mogę wam ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że to codzienne używanie tego telefonu to jest poezja, jeżeli dodam do tego jeszcze fakt, że oprócz tej ładowarki on obsługuje wszystkie ładowarki NFC, czyli kładziecie ją sobie, będzie się ładował, czy to w samochodzie, czy to gdzieś na ładowarce, którą sobie kupicie zewnętrzną, albo nawet sami zbudujecie niedługo razem z nami, bo taki mam trochę plan, żeby sobie do niego zrobić ładną ładowareczkę, to no to już w ogóle mało co w tym telefonie, jeśli się nie spogląda na gabaryty, jeśli się tego nie bierze pod uwagę, mało co w tym telefonie może przeszkadzać. To jest naprawdę świetna sprawa. Te kamery, które są tu, ta kamera, która jest tutaj, to wszystko sprawia, że to jest naprawdę wielozadaniowe narzędzie do wszystkiego.
I dlatego naprawdę z całego serca Wam go polecam. Jeszcze nie raz go zobaczycie na jakichś naszych filmach, bo on mi teraz towarzyszy ciągle. Mieliśmy sobie jeszcze posłuchać radia na koniec. To tak szybciutko. Podłączamy ten interfejs tutaj od spodu. Ja tu podłączę nie słuchawki, ale byle jaki przewód zakończony jackiem, mini jackiem. Uruchomimy sobie radio. I teraz przełączamy się z trybu słuchawkowego na tryb FM. Takie coś może skutecznie umilić wieczór, gdzieś tam wieczorem w lesie, na wypadzie, w góry czy cokolwiek. Zważywszy na to, że specjalnie na prąd nie musimy zwracać uwagi. A jeżeli już przyjdzie do tego, że będziemy musieli go ładować jeszcze raz, to ja mam wtedy taki powerbank, który ma też solidną ilość miliamperogodzin i bardzo solidne C. Jest oparty na lipolu i mogę z niego odpalać nawet moje Isuzu, jeśli zabraknie mu prądu i kilka razy z niego korzystałem, jako z Kickstartera. Więc takie coś w połączeniu razem to jest 2 tygodnie pewnej łączności ze światem. To wszystko w kwestii telefonu na dzień dzisiejszy. Następny materiał to będziemy wracać do tematu CNC i będziemy już je sobie modyfikować. Były takie dwa materiały teoretyczne, które się spotkały z bardzo szerokim oddźwiękiem z Waszej strony, z czego się bardzo cieszę. Natomiast przygotowanie takiego nawet ekranowego materiału, jakie miały miejsce w tych dwóch poprzednich odcinkach, to jest naprawdę orka. I ja muszę się do każdego takiego odcinka bardzo dobrze przygotować. Więc teraz się zajmiemy trochę mechaniką i trochę jakimiś tam endstopami. Czyli to nasze 3018 sobie troszeczkę zmodyfikujemy, tym bardziej, że części już mam na miejscu w następnym odcinku. A teraz przyszła pora na coś, co robię z ogromną przyjemnością. Wczoraj uruchomiliśmy Patronite'a. I w ciągu trochę ponad 24 godzin osiągnęliśmy 70% celu, a teraz, kiedy kończę ten film, pewnie jest już więcej, a nie mam jak tego sprawdzić. Więc chciałem wszystkim ponad 30 patronom, bo tylu pamiętam, jak patrzyłem ostatnio było, bardzo serdecznie podziękować za to, że z nami jesteście, za to, że chcecie, żeby ten kanał istniał, za to, że jesteśmy razem, za to, że ja mogę dalej realizować swoją pasję i mogę dalej przekazywać Wam wiedzę. Z góry muszę Wam powiedzieć, że takich materiałów jak o tym telefonie pewnie będzie też troszkę więcej, bo to jedno z drugiego wynika. Ale będę się zawsze starał, żeby te materiały były uczciwe, żeby pokazywały wszystko od A do Z tak jak jest, a nie tak jakby dostawca takiego sprzętu sobie tego życzył. Zresztą zawsze tutaj tak było. Nawet jeśli ktoś mi kiedyś napisał, że widać, że kanał idzie w kierunku komercji. No, ja myślę, że w dzisiejszych czasach to jest trochę nieuniknione. Wy sprawiacie, że ja dalej mam do tego serce, że Sara ma do tego serce, że będziemy dalej walczyć i będziemy dalej starali się Wam dostarczać najlepsze możliwe treści, na jakie nas stać. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do następnego razu. No i kroi się, że będziemy się widzieć częściej niż te omawiane w filmie informacyjnym o Patronite. 2 odcinki miesięcznie. Tak to wygląda. Dziękuję Wam. Z całego serca. Cześć.